Ile jest wszystkich liczb sześciocyfrowych o niepowtarzających się cyfrach? Zastanówmy się najpierw, czy kolejność ułożenia cyfr w liczbie ma znaczenie, czyli czy tworzymy ciągi, czy też nie ma znaczenia i wtedy tworzymy zbiory. Oczywiście kolejność ułożenia cyfr ma znaczenie, bo jeżeli zapiszemy cyfry w kolejności najpierw dwójkę, potem siódemkę, albo na odwrót, najpierw siódemkę, potem dwójkę, są to dwie różne liczby. Stąd też w tym zadaniu będziemy tworzyć wariacje. Możemy tu wykorzystać regułę mnożenia. Zapiszmy najpierw, z jakiego zbioru będziemy wybierać cyfry. Oczywiście mamy 0, 1, 2, 3, mamy kropeczki, aż do 9. To są nasze wszystkie cyfry. Z tego zbioru będziemy wybierać elementy. Nasza liczba ma być sześciocyfrowa, więc dla każdej cyfry zarezerwujemy osobną kreskę. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pierwsza kreska obrazuje pierwszą cyfrę w naszej liczbie. Zastanówmy się, czy wszystkie cyfry mogą stać na pierwszym miejscu. Oczywiście na pierwszym miejscu nie może stać 0. Tutaj nie może być 0, ponieważ byłaby to wtedy liczba pięciocyfrowa, a nie sześciocyfrowa. Poza zerem każda inna cyfra tutaj się nadaje. Więc mamy tych cyfr 9. Ponieważ cyfry nie mogą się powtarzać, to drugą cyfrę obstawimy na sposobów. Zwróćmy uwagę, że na drugim miejscu już 0 może być. Ale jedna z pozostałych cyfr, czyli od 1 do 9, już stoi na miejscu pierwszym i ta cyfra już nie może stać na miejscu drugim. Więc również na drugim miejscu możemy wybrać cyfrę na 9 sposobów. Na miejscu trzecim mamy już tylko 8 sposobów, ponieważ łącznie mamy 10 cyfr, a dwie cyfry już stoją na dwóch pierwszych miejscach, więc mamy tylko 8 sposobów. Dalej na 7 sposobów, na 6 i na 5. Z reguły mnożenia nasze wyniki będziemy mnożyć i dostajemy wynik 136 080. Tyle jest liczb sześciocyfrowych o niepowtarzających się cyfrach.